No, zaczęliśmy w sumie dosyć tak słabo, wprowadzamy się w ten sezon, oczywiście, żeby od samego początku nic się nie przytrafiło. Musimy te mięśnie przygotować do ciężkiej pracy. Ten najcięższy okres dopiero przed nami i myślę, że w przyszłym tygodniu już podejmiemy te właściwe takie obciążenia, aczkolwiek te treningi do najlżejszych nie należą i każdy z nas przeżywa to na swój sposób. Organizm na pewno jest troszeczkę wykończony, ale tak to jest, że po okresie wolnym, w którym jednak człowiek skupia się na innych rzeczach, no ten organizm wypoczywa, te mięśnie też troszeczkę się luzują i ten pierwszy okres jest dla sportowca dosyć ciężkim okresem. Różnica jest na pewno taka, że jesteśmy w większym gronie, przede wszystkim sztab jest na miejscu i to też robi dla nas większą różnicę, bo możemy spokojnie się przygotowywać od samego początku, jeżeli oczywiście ze względów na występy w reprezentacji sztab jest w rozjazdach, bo czy trener, czy trener przygotowania fizycznego, czy masażyści, którego akurat z nami nie ma, są na swoich reprezentacjach, no to oczywiście jest to troszeczkę trudniejsze ze względów takich może i nawet logistycznych, ale myślę, że to, te przygotowania, które się teraz zaczęły, no, będą troszeczkę inne ze względu na to, że sztab, ze względu na to, że mamy rowerki, mamy kilka nowych rzeczy, które chyba nas dobrze przygotują, bo siatkówka się zmienia, sport się zmienia i trzeba też iść z duchem tego czasu i przygotowywać się też w sposób taki, jak dyscyplina tego wymaga, a pewne czynności można zrobić w fajnych ćwiczeniach, gdzie można się też przy okazji trochę bawić tym, co się robi, a nie monotonnie przystępować do kolejnego ćwiczenia. To ciężko powiedzieć, jaki człowiek, bo czasami ludzi się poznaje przez całe życie i stwierdza się, że się nie zna tej drugiej osoby, bo zawsze gdzieś tam można zaskoczyć. Oczywiście no, te pierwsze chwile, pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Nie jestem zawsze daleki od oceniania kogokolwiek po jakimś tam krótkim spotkaniu, nawet po dłuższej chwili też się wzbraniam od oceniania, bo mógłbym przekłamać jakiś obraz, aczkolwiek no, na chwilę obecną jest to dosyć miła atmosfera i bardzo pozytywna. Zobaczymy, jak będzie dalej. Oczywiście wiele rzeczy się też poznaje, wiele cech charakteru poznaje się w stresie, gdzie jednak człowiek no, działa pod wpływem pewnych też emocji, jak i również są wypracowane już pewne mechanizmy, czy to obronne, czy nie, ale człowiek działa troszeczkę inaczej i wtedy się, tak prawdę mówiąc, poznaje to prawdziwe oblicze, więc zobaczymy, jak będzie dalej. Na chwilę obecną jest fajnie. Na razie ciężko powiedzieć, że sobie radzi, bo mamy 3 dni za sobą, nie całe 2 dni w sumie, tak można powiedzieć. Trudno też skomentować pracę. Oczywiście więcej się dzieje tam za zamkniętymi drzwiami, gdzie uzgadniają plan treningowy, uzgadniają to, co będziemy robić na treningach, tą pracę, którą my mamy wykonać. Bo tak prawdę mówiąc, na chwilę obecną my musimy też się naładować fizycznie, żeby móc pewne rzeczy też zrobić przy tych normalnych ćwiczeniach siatkarskich i ten okres pierwszy no tak jest dosyć nietypowy dla nas, bo jest mało tej siatkówki, a więcej jest właśnie tych fizycznych takich ćwiczeń, które powodują to, że te akumulatory są ładowane, a później zobaczymy. No oczywiście no, jako zawodnik to cechował się niezwykłą ambicją i motywacją i mam nadzieję, że to doświadczenie, które zebrał zawodnicze, no, też się gdzieś tam przełoży na pracę trenerską, czego mu życzę.